Karolek i zagadki o dinozaurach. Co jadł diplodok? Mięso? Rośliny? Czy wszystko? Rośliny. Diplodok. Jego nazwa Oznacza podwójna belka. To jeden z najdłuższych dinozaurów. Był roślinożercą. Żył na terenie Ameryki Północnej. Na którym obrazku jest Triceratops? Na pierwszym, na drugim. Czy na trzecim? Na pierwszym. Triceratops. Jego nazwa oznacza trójroga twarz. Był roślinożerny. Znany jest ze swoich rogów i kryzy. Żył na terenie Ameryki Północnej. Który dinozaur potrafił świetnie pływać? Parazaurolow? Spinozaur? Czy megalozaur? Spinozaur! Spinozaur! Jego nazwa oznacza kolczasty jaszczur. Potrafił świetnie pływać, a na grzbiecie miał tak zwany żagiel. Był mięsożerny, żył na terenie Afryki Północnej. Na którym obrazku jest mięsożerca? Na pierwszym. Na drugim? Czy na trzecim? Na trzecim! Tyranozaur, czyli popularny t -rex. Jego nazwa oznacza jaszczur tyran. To jeden z groźniejszych dinozaurów. Był mięsożerny. Żył na terenie Ameryki Północnej. Który z przedstawionych dinozaurów był najmniejszy? Velociraptor Triceratops Czy Parasauroloph Velociraptor Velociraptor. Jego nazwa oznacza szybki złodziej. Był opierzony. To jeden z mniejszych, ale zwinnych dinozaurów. Był mięsożerny. Żył w Azji na terenie dzisiejszej pustyni Gobi. Który dinozaur nie jadł mięsa? Dilofozaur ankylozaur czy allozaur ankylozaur ankylozaur jego nazwa oznacza zrośnięty jaszczur znany jest ze swojego pancerza. I ogona zakończonego kostną maczugą. Był roślinożerny, żył na terenie Ameryki Północnej. Na którym obrazku jest Stegozaur? Na pierwszym, na drugim czy na trzecim? Na trzecim! Stegozaur. Jego nazwa oznacza zadaszony jaszczur. Znany jest z kostnych płyt na grzbiecie i kolców na ogonie. Był roślinożerny. Żył w Europie na terenie Portugalii i na zachodzie Ameryki Północnej. Dinozaur, którego nazwa oznacza duży jaszczur, to apatozaur, megalozaur czy silezaur. Megalozaur. Megalozaur. Jego nazwa oznacza duży jaszczur. Jest pierwszym nazwanym dinozaurem. Był mięsożerny. Żył w Europie na terenie Wielkiej Brytanii. Który dinozaur żył na Antarktydzie? Kryolofozaur, Archeopteryx czy Troodon? Kryolofozaur. Kryolofozaur. Jego nazwa oznacza zamrożony, grzebieniasty jaszczur. Miał na głowie charakterystyczny grzebień. Był mięsożerny. Żył na terenie dzisiejszej Antarktydy. Na którym obrazku jest roślinożerca? Na pierwszym, na drugim czy na trzecim? Na drugim. Brachiozaur. Jego nazwa oznacza ramienny jaszczur. Był jednym z największych i najcięższych dinozaurów. Był roślinożerny. Żył na terenie Ameryki Północnej. Które z pradawnych zwierząt żyło na terenie Polski? Allozaur? Pleziozaur? Czy silezaur? Silezaur, jego nazwa oznacza śląski jaszczur z Opola. Prawdopodobnie był roślinożerny, żył na terenie Polski, a jego pierwsze szczątki odkryto w Krasiejowie pod Opolem. Obecnie jest klasyfikowany albo jako jeden z dinozaurów, albo jako ich bliski krewny. Kto zajmuje się m.in. wykopywaniem i badaniem szczątków dinozaurów? Archeolog? Paleontolog? Czy kustosz? Paleontolog! Paleontolog to naukowiec, który odnajduje i bada skamieniałości. Są to zachowane w skałach ślady życia i szczątki pradawnych roślin i zwierząt, między innymi dinozaurów. Mogą to być na przykład skamieniałe kości i zęby, a także odciski. Tropy, czy nawet odchody zwierząt. Te ostatnie są bardzo rzadkie, a nazywamy je koprolitami. Dzięki pracy paleontologów wiemy dziś, jak mogło wyglądać życie na Ziemi na długo przed pojawieniem się człowieka. Ich pracę możemy podzielić na dwa etapy. Najpierw pracują na wykopaliskach i szukają pozostałości po dawnych organizmach. Następnie wszystko co znajdą badają w pracowniach naukowych. Na którym obrazku są narzędzia paleontologa? Na pierwszym? Na drugim? Czy na trzecim? Na pierwszym! Praca przy wykopaliskach wymaga niesamowitej cierpliwości i precyzji. Pomimo tego, że skamieniałości przetrwały pod ziemią miliony lat, bardzo łatwo je uszkodzić. Dlatego też paleontolog bardzo cierpliwie i powoli odkrywa z ziemi swoje znaleziska. Używa w tym celu narzędzi takich jak pędzle, dłuto czy młotek. Co nie jest zadaniem paleontologa? Badanie skamieniałości, rekonstrukcja szkieletów dinozaurów, czy odtwarzanie przeszłości człowieka? Odtwarzanie przeszłości człowieka! Gdy naukowcy odnajdą już skamieniałość, muszą ją odpowiednio zabezpieczyć i przenieść do laboratorium. Tam zaczyna się długotrwały proces badania znaleziska. Na podstawie znalezionych fragmentów, paleontolog potrafi zrekonstruować wygląd dawnych roślin i zwierząt. Potrafi określić, na przykład, jak długo kości leżały w ziemi i do jakiego zwierzęcia mogły należeć. Współczesna wiedza o dinozaurach jest oparta przede wszystkim na znalezionych skamieniałościach, szacunkach i domysłach. Odtwarzanie szkieletu dinozaura można porównać do układania niekompletnych puzli. Jednych elementów brakuje, inne są połamane. Rekonstrukcja jest bardzo trudną pracą i często mijają lata, zanim uda się odtworzyć wygląd pradawnego organizmu. Co według najpopularniejszej teorii jest przyczyną wyginięcia dinozaurów? Meteoryt? Kosmici? Czy ludzie? Meteoryt! Rzecz dzieje się 66 milionów lat temu. To nasza planeta, Ziemia. Jesteśmy na dzisiejszym półwyspie Jukatan w Ameryce Północnej. Dinozaury jak co dzień zajmowały się swoimi sprawami. W pewnym momencie. Dojrzały jednak coś na niebie. Okazało się, że to asteroida wielkości góry lecąca ku Ziemi z ogromną prędkością. Kula ognia pędzi po niebie. Robi się niesamowicie jasno. Meteoryt uderza w płytkie Morze Protokaraibskie. Siła eksplozji jest ogromna i żłobi w ziemi krater o szerokości ponad 150 kilometrów. 400 bilionów ton skał podrywa się w powietrze. Giną wszystkie organizmy w promieniu 1500 kilometrów od miejsca katastrofy. Wybuch spowodował falę kataklizmów które doprowadziły do wyginięcia ponad 75% życia na Ziemi. Wyzwolił on ogromne ilości ciepła, które spowodowało wielkie pożary. Następnie powstały potężne fale tsunami, które zalewały lądy. Później nastąpiły bardzo silne trzęsienia ziemi i gwałtowne wybuchy wulkanów. Wiatr zaczął wiać z niewiarygodną prędkością i zaczął rozrzucać po ziemi gruz i niszczyć wszystko, co spotkał na swojej drodze. Z dala od miejsca katastrofy, na niebie widać pokaz spadających gwiazd. To deszcz gruzu, który został wzniesiony w powietrze, a teraz wraca do atmosfery. Opad rozgrzanych odłamków skalnych. Spowodował niewyobrażalne pożary. Niebo ciemnieje. Popiół i gruz tworzą wszechogarniającą ciemność. Promienie słońca nie docierają już do Ziemi. Spada poziom tlenu, a rośliny nie mogą przeprowadzać fotosyntezy. Wskutek tego zaczynają wymierać. Pyły, które dostały się do atmosfery, zaczęły przekształcać się w kwaśne deszcze. Temperatura na Ziemi czasowo się obniżyła. Wszystkie organizmy, które przeżyły falę uderzeniową, od teraz będą się mierzyć ze skutkami katastrofy. Duzi roślinożercy nie mogą znaleźć pożywienia i giną. Po jakimś czasie, Pożywienie kończy się też dużym mięsożercą. Życie na planecie powoli wymiera. Szacuje się, że proces ten mógł trwać kilka lub kilkadziesiąt tysięcy lat. Zdołały przetrwać tylko najmniejsze zwierzęta. Zginęły wszystkie duże, których waga przekraczała 25 kg. Populacja owadów, ryb, ssaków i innych mniejszych zwierząt również została zdziesiątkowana, ale część z nich przetrwała. Niektóre żółwie i krokodyle schowały się na przykład pod wodą i mogły długo nie przyjmować posiłków. Małe ssaki potrafiły nieźle się chować i jadły różnorodną żywność. Każde z tych małych zwierząt znalazło swój sposób na przetrwanie katastrofy. Wymieranie kredowe wywarło olbrzymi wpływ na ewolucję życia na Ziemi. Mówi się, że dzięki wyginięciu dominujących grup, takich jak dinozaury, szansę na rozwój dostały ssaki, które dominują na Ziemi do dziś. Współczesne dinozaury to? Gady? Ptaki? Czy płazy? Ptaki! Tak naprawdę nie wszystkie dinozaury wyginęły. Wraz z nami żyje na ziemi około 10 tysięcy gatunków dinozaurów. A mówimy na nie ptaki. Jakiś czas temu naukowcy doszli do wniosku, że ptaki to rodzaj dinozaurów. Mają bardzo wiele wspólnych elementów. Odkryto na przykład, że część dinozaurów była opierzona, czyli miała pióra. Prawdopodobnie przodkami ptaków były teropody, czyli na przykład znany każdemu groźny T-rex. Ponoć jego najbliższym żyjącym krewnym jest kura. Dinozaury, które wyginęły 66 milionów lat temu, to dinozaury nie ptasie. Za to dinozaury ptasie przetrwały katastrofę i żyją z nami do dziś. karolek i państwa świata Które zwierzę kojarzy się z Polską? Kobra? Żubr? Czy panda? To żubr. Cześć. Nazywam się Ala. Jestem z Polski, tak jak ty. Nasz kraj leży w środkowej Europie. Mamy biało-czerwoną flagę, a nasze godło to orzeł biały w koronie. Na obiad bardzo lubię jeść zupy, a także pierogi. Nasz kraj ma dostęp zarówno do morza, jak i gór. Więc na wakacje mogę się wybrać nad Bałtyk albo w Tatry. Kocham obserwować zwierzęta. Na wiosnę przylatują do nas bociany, a w puszczy Białowieskiej żyją żubry. Z którego przy smaku znana jest Francja? Ślimaki, sushi czy kebab? To ślimaki. Bonjour! Jestem Jean-Pierre z Francji. Mój kraj leży w Europie, podobnie jak Polska. Mówimy tu po francusku. Naszym największym zabytkiem jest wieża Eiffla, ale może zainteresować Cię również katedra Notre Dame, Louvre i łuk triumfalny. Na śniadanie cała moja rodzina zjada bagietki i pyszny ser. A w naszych restauracjach dobry kucharz. Może zaserwować ci taki rarytas jak żabie łódka lub ślimaki? Po ulicach często jeździmy na skuterze i rowerze. Zdarza się, że po drodze mijamy mima, który robi śmieszne miny. Z naszego kraju pochodzi wielu znanych malarzy. Robimy też piękne i trwałe perfumy. Jaka pogoda kojarzy się z Anglią? Upały, deszcz czy śnieg? To deszcz. Hello, a ja jestem Emily z Wielkiej Brytanii. Mój kraj również położony jest w Europie, ale leży na wyspie. Mówimy tu po angielsku, a rządzi nami królowa. O jej bezpieczeństwo dba gwardia królewska, która ubiera się w charakterystyczne mundury. Moim ulubionym zabytkiem jest słynny most zwodzony Tower Bridge, a także wielki zegar Big Ben. Gdy wybija on godzinę 17, wszyscy piją ciepłą herbatkę. Na naszych ulicach możesz spotkać czerwone autobusy, a gdy chcesz zadzwonić, skorzystaj z czerwonej budki telefonicznej. Jest u nas bardzo fajnie, ale często pada deszcz, więc na ulicy możesz nas spotkać w płaszczu i z parasolem. Co kojarzy się z Afryką? Origami, mandala czy bębny? To bębny! Halo! Mam na imię Aluna i jestem Afrykanką. Mówię w języku Suahili. Mieszkam w Szałasie w małej afrykańskiej wiosce. Mamy ciemny kolor skóry, bo jest u nas bardzo gorąco i wciąż świeci słońce. Wolny czas spędzamy tańcząc, grając na bębnach i dobrze się bawiąc. A podczas ważnych ceremonii zakładamy tradycyjne maski. Zazwyczaj nosimy skromne stroje, a nasze ciała malujemy w różne wzory. Nasi mężczyźni potrafią polować na dzikie zwierzęta. Ludzie z różnych stron świata przyjeżdżają do nas na safari, żeby oglądać afrykańskie dzikie zwierzęta. Można u nas spotkać lwa, słonia, a nawet żyrafę. Jakie nakrycie głowy kojarzy się z Egiptem? Arafatka? Beret? Czy pióropusz? To arafatka. Salam alejkom, jestem Mohamed z Egiptu. Mój kraj. Leży w północno-wschodniej części Afryki. Mówi się u nas po arabsku. A naszym daniem obiadowym zwykle bywa kebab lub kofta. Arabowie ubierają się w długie szaty, na które mówimy galabija. Mężczyźni na głowie noszą arafatki. A kobiety zakrywają twarz i włosy chustą zwaną hijab. Mamy tu pustynie pełne piasku, które przemierzamy na wielbłądach, mijając po drodze piękne, ale kłujące kaktusy. Nasza największa atrakcja turystyczna to piramidy oraz Sfinks. Piramidy pełniły kiedyś rolę wielkich grobowców. W dawnych czasach rządzili nami faraonowie. Ich ciała po śmierci były mumifikowane i umieszczane w sarkofagach a potem składane w piramidach. Nasi przodkowie odkryli również papirus i zapisywali na nim hieroglify. Jak nazywa się narodowy sport w Japonii? Futbol? Sumo? Czy joga? To sumo. Koniciuła, jestem Takuja z Japonii. Mój kraj leży na wyspach na wschodnim wybrzeżu Azji. Mówimy i piszemy po japońsku. Mówią o nas kraj kwitnącej wiśni, ponieważ prawie w każdym parku rosną u nas cudowne drzewa sakura. Uwielbiamy jeść sushi, ale nie używamy do tego widelca i noża. Japończycy jedzą pałeczkami. Naszym sportem narodowym jest sumo, a w ramach hobby pielęgnujemy drzewka bonsai. Na wyspie Honsiu mamy prawdziwy czynny wulkan zwany górą Fuji. Będąc w Japonii, turyści podziwiają również symboliczne bramy Torii, a także czerwoną wieżę Tokyo Tower, która wzorowana jest na wieży Eifla. Nasz tradycyjny strój to kimono i japonki. W dawnych czasach naszymi wojownikami byli samurajowie, tajnymi agentami byli ninja, a o rozrywkę dbały gejsze. U nas wymyślono też sztukę układania papieru czyli origami. Co jest symbolem Chin? Hieroglify. Totem? Czy smok? To smok! Nihao! Jestem Xiaoming i pochodzę z Chin. Jest to bardzo duży kraj w Azji i mieszka tam najwięcej ludzi na całym świecie. Mamy tu też największą górę świata, Mount Everest. I wielki mur chiński, który widać nawet z kosmosu. Kochamy pandy to symbol naszego kraju. Nasze najważniejsze święto to chiński nowy rok. Odpalamy wtedy fajerwerki i przebieramy się za smoki, a ulice zdobią piękne lampiony. Jemy dużo ryżu, używając do tego pałeczek. Lubimy też makaron w opakowaniach na wynos. A na deser każdy Chińczyk zjada ciasteczko szczęścia z ukrytą w środku wróżbą. Mamy u nas tradycyjną ceremonię parzenia herbaty. Chociaż młodzi Chińczycy wolą teraz modną herbatę bąbelkową. Która roślina kojarzy się z Indiami? Kwiat wiśni, kwiat lotosu czy kaktus to kwiat lotosu. Namaste, jestem Oma i pochodzę z Indii. Mój kraj również leży w Azji. Ludzie, którzy tu mieszkają, to Hindusi. A język, którym się posługujemy, to hindi. Nasz najważniejszy zabytek to Taj Mahal, nazywany Świątynią Miłości. Po drogach często poruszamy się autorikszami, a na ulicach można tu spotkać zaklinaczy węży. Nasze ukochane zwierzęta to słonie indyjskie, ale żyją tu również jedyne na świecie białe tygrysy. Słyniemy też z najlepszych przypraw, a naszym narodowym kwiatem jest lotos. Mężczyźni w Indiach na głowę zakładają turbany, a kobiety noszą na czole czerwoną kropkę zwaną bindi. W wolnym czasie tworzymy kolorowe mandale, tańczymy hinduskie tańce i ćwiczymy jogę. Z naszego kraju wywodzi się buddyzm, ale popularnym bóstwem jest również ganesa z głową słonia. Nasze najważniejsze święto to Diwali, czyli święto świateł. Na jakim terenie żyli dawni Indianie, USA, Indie czy Grenlandia? To USA. Nazywam się Tatanka Jotanka, po polsku znaczy to siedzący byk. Jestem Indianinem, ale nie pochodzę z Indii, tylko z USA. Dawno temu znany żeglarz Krzysztof Kolumb chciał odkryć drogę morską do Indii, ale się pomylił i gdy trafił na ląd Ameryki, był przekonany, że dotarł właśnie do Indii. Poznał tam nas. I nazwał Indianami. Mieszkam z rodziną w rezerwacie, a moim domkiem jest namiot Tipi. Każde plemię indiańskie ma swoje godło, czyli totem. Rządzi nami wódz, a leczy nas szaman. Na głowach nosimy barwne pióropusze, malujemy twarze i tańczymy taniec deszczu. Potrafimy polować na bizony. Bardzo dobrze strzelamy z łuku i świetnie posługujemy się oszczepem oraz toporkiem Tomahawk. Jakie zwierzęta spotkasz na Grenlandii? Pingwiny, tygrysy czy morsy? To morsy! Nazywam się Anaruk i jestem Inuitą. Potocznie mówi się na nas Eskimosi. Mieszkam na największej wyspie świata, Grenlandii, i mówię w języku Inuktitut. Jest u nas bardzo zimno, więc ciepło się ubieramy. Mieszkamy w domkach zrobionych z brył śniegu i lodu. Nazywamy je iglo. Poruszamy się saniami, które ciągną pieski haski. Gdy idziemy pieszo po śniegu, zakładamy rakiety śnieżne, żeby się nie ślizgać. Wypływamy też na morze kajakami. Możemy po drodze spotkać góry. Lodowe. Żeby złowić rybę, musimy zrobić w lodzie przerębel, czyli specjalną dziurę. Ryby łapiemy za pomocą harpuna lub wędki. Zwierzęta, które tu z nami mieszkają, to morsy i niedźwiedzie polarne. Już koniec na dziś. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i upewnijcie się, że subskrybujecie nasz kanał. Pa pa. A opowiesz mi jak było w Egipcie? Powiesz mi, jak się leci samolotem?